Krok trzeci. Optymalizacja produkcji, maksymalizacja długości życia produktu. Gdybym miał zbudować sobie biurko, postarałbym się, żeby było jak najbardziej trwałe. To ma sens, prawda? Jeśli biurko się popsuje, to będę musiał zbudować następne, kosztem mojej pracy i nowych materiałów. Logicznym byłoby, aby wszystko, co produkowane w społeczeństwie, było możliwie najtrwalsze. Niestety, dokładnie coś odwrotnego ma miejsce w naszej gospodarce. Jak mówiliśmy wcześniej, obecny system monetarny zarabia na powielaniu i planowanym zużywaniu się produktów. Bez tego, cała ekonomia zawaliłaby się. Ten mechanizm jest zwyczajnie szkodliwy. Przerażające, że ktoś może bronić skłonności systemu monetarnego do marnotrawstwa. W racjonalnym świecie, tworzylibyśmy rzeczy, by trwały. Optymalizacja metod produkcji polega na używaniu najlepszych istniejących materiałów i metod, dając przy tym najbardziej efektywny i trwały produkt. Ludzka praca jest obecnie zastępowana pracą maszyn, nie tylko dlatego, że jest to bardziej ekonomiczne, ale też dlatego, że maszyny pracują znacznie lepiej od ludzi. Statystyki produkcji ciągle to pokazują. Przemysłowa produkcja wzrasta, kiedy maszyny zastępują ludzkich pracowników. To oczywiście nie powinno być niespodzianką, gdyż maszyny się nie męczą i są zawsze bardziej dokładne i konsekwentne od ludzi w mechanicznych czynnościach. Wysokowydajna automatyzacja, wraz z naukowym zarządzaniem zasobami, pozwoli na stworzenie płynnego, pozbawionego niedoboru środowiska, które mogłoby być zarządzane przez bardzo małą część populacji. Więcej w temacie, kto będzie obsługiwał maszynę za chwilę. Krok czwarty. Metody dystrybucji. Metody dystrybucji również zależałyby od stanu technologii. Przykładowo, produkcja mogłaby w końcu zostać tak uproszczona, że produkt byłby tworzony wtedy, kiedy zostaje wyrażone na niego zapotrzebowanie konkretnej osoby. Niezależnie od tego, magazynowe centra dystrybucji, wraz ze zautomatyzowanymi systemami dostarczania, byłyby najprostsze na tę chwilę. Ponadto, ponieważ w tym systemie nie ma pieniędzy, nie ma specjalnie potrzeby, by ludzie gromadzili przedmioty. Nie ma powodu, by ktokolwiek kradł coś, co jest ogólnodostępne, szczególnie kiedy nie można tego sprzedać. W świetle faktu, że w ekonomii zasobowej wszystkie dobra projektowane są, by trwać, wyroślibyśmy również z dzisiejszej kultury konsumenckiej. Nie mówiąc o innych wypaczeniach systemu wartości, nakładanych na nas obecnie przez reklamy. Reklamy nie istniałyby w tym systemie, pomijając prostą informację o dostępności danego produktu, dla osób, które mogą uważać, że im się przyda. By uzyskać produkt, wchodziłoby się do sieci, szukało danej funkcjonalności, wybierało obiekt i zamawiało go. Byłby gotowy do odbioru, lub zostałby dostarczony niedługo potem. Krok piąty. Zoptymalizowane metody recyklingu tych produktów, które są przestarzałe lub które przestały działać. Ten krok zasadniczo zaczyna się już na etapie produkcji, gdyż podczas projektowania każdego produktu bierze się z góry pod uwagę jego późniejsze przetworzenie. Celem jest, by wszystko, co wyprodukowane, było trwałe i zdatne do całkowitego przetworzenia. To strategiczne założenie dałoby pewność, że produkty przestarzałe zostałyby ponownie użyte, redukując zanieczyszczenie i marnotrawstwo w maksymalnym stopniu. Teraz, najbardziej trudnym i wprawiającym w zakłopotanie elementem powyższych pięciu kroków, ma związek z numerem trzecim i używaniem maszyn w celu zastąpienia ludzkiej pracy we wszystkich możliwych dziedzinach. Pytanie, kto będzie obsługiwał maszyny, jest częste. O tym powiemy za moment. Przeanalizujmy najpierw historię zastosowania automatyzacji maszynowej i technologii komputerowej. Pierwszy poważny zautomatyzowany robot, Unimate, od Unimation Inc. zajmował obwód roboczy 350 stóp kwadratowych.
zajmował 20 stóp kwadratowych podłogi. Unimate został pierwszy raz uruchomiony w Trenton, w zakładach GM w 1961 roku, gdzie rozładowywał maszynę odlewniczą. 6 lat później GM używało unimatów do spawania punktowego i montowania zacisków na ramach siedzeń. W 1970 roku producent samochodów zbudował pierwszą, w pełni zautomatyzowaną linię spawania punktowego, składającą się z 28 robotów. Ci, którzy budowali te maszyny, wiedzieli dokładnie, jakie będą implikacje. W 1962 John Snyder, prezes US Industries Inc., producenta zautomatyzowanego sprzętu, założył Fundację Automatyzacji i Zatrudnienia, próbując znaleźć metody złagodzenia wpływu automatyzacji na zwolnienia. Kiedyś powiedział, cytat, chcę sprzedawać zautomatyzowane maszyny, które produkuje moja firma, ale nasza ekonomia popsuje się, jeśli problem bezrobocia nie zostanie rozwiązany. Będę miał problem z ich sprzedażą i żadnego powodu, by je robić. Moim zdaniem każdy biznesmen powinien podzielać pogląd, że problemy automatyzacji i zatrudnienia są tak samo istotne dla biznesu, jak dla pracowników. Koniec cytatu. W 1946 został stworzony pierwszy elektroniczny komputer ogólnego przeznaczenia, ENIAC. Ten komputer miał 18 tysięcy lamp elektronowych, zajmował ponad 200 metrów kwadratowych i ważył ponad 30 ton. Profesor Irving Brainerd spekulował kiedyś, że podczas 80 223 godzin swojej pracy, ENIAC wykonał więcej obliczeń niż cała ludzkość od początku czasu. Obecnie, chip komputerowy mierzący 0,5 mm2 ma te same osiągi co ENIAC. Obecnie maszyny są komputeryzowane. Komputer stanowi mózg maszyny i mówi jej, co ta ma robić. To połączenie maszyny z komputerową inteligencją można by nazwać cybernetyzacją. Cybernetyczne maszyny są obecnie chyba jednym z najbardziej wpływowych i potężnych wynalazków, jakie ludzkość kiedykolwiek stworzyła. Dają one możliwość zmiany całej struktury społeczeństwa, poczynając od uwolnienia ludzi od pracy. Słowami Alberta Einsteina. Cytat. Ostateczna automatyzacja sprawi, że nasz dzisiejszy przemysł będzie wyglądał tak prymitywnie, jak ludzie z epoki kamienia wyglądają dla nas. Koniec cytatu. Z tą rzeczywistością nie powinniśmy walczyć. Powinniśmy ją przyjąć. Cybernetyzacja jest proklamacją emancypacji ludzkiego rodzaju, uwalniając nas od charówki, otwierając nowe horyzonty dla ludzkiego potencjału. Słowami dr Norberta Wienera, zwanego ojcem cybernetyzacji. Cytat. To upodlenie dla ludzkich istot. Być przykutymi do pługa i używanymi jako źródła mocy. Ale jest niemal takim samym upodleniem, kazać im wykonywać w fabryce powtarzalne zadania, wymagające mniej niż milionowej części możliwości ich mózgu. Koniec cytatu. Te cybernetyczne maszyny znacznie przewyższają ludzi w fizycznej dokładności, mogąc jednocześnie obliczać zdecydowanie szybciej, niż potrafi to ludzki mózg. Dla tych, którzy zostali zindoktrynowani przez science fiction, by myśleć, że te maszyny mogą zyskać świadomość i przejąć ludzką rasę, niech będzie jasne, że nie ma to żadnych podstaw w rzeczywistości. Cybernetyczne maszyny są niczym więcej, jak kreatywnym rozszerzeniem ludzkich możliwości. Tak jak młotek pomoże ci wbić gwóźdź w kawałek deski, tak cybernetyczna maszyna wykona skomplikowane zadania, ułatwiając osiągnięcie określonego celu. Maszyna robi to, do czego jest zaprogramowana i nic ponad to. Słowami Artura C. Clarka. Cytat. Popularny pomysł, który upodobał sobie komiks i niższe formy science fiction, że inteligentne maszyny muszą być nieprzyjaznymi bytami, wrogo nastawionymi do ludzi, jest takim absurdem, że niemal nie warto poświęcać energii jego obalaniu.
Mam niemal ochotę stwierdzić, że tylko nieinteligentna maszyna może być wroga. Ci, którzy przedstawiają maszyny jako aktywnych wrogów, przenoszą na nie własną agresję. Im większa jest inteligencja, tym większa skłonność do współpracy. Jeśli kiedykolwiek wybuchnie wojna z maszynami, będzie łatwo zgadnąć, kto ją zaczął. Koniec cytatu. Powszechną reakcją na pomysł, że maszyny mogłyby przejąć rolę ludzi, w charakterze siły roboczej, jest brak zaufania, bazujący na naszych codziennych problemach z technologią. Począwszy od psujących się samochodów, powieszające się komputery, społeczeństwo dzisiaj zdaje się mieć ambiwalentne nastawienie do technologii. Cóż, zacznijmy od tego, że jak już wskazaliśmy, wszystko w systemie monetarnym jest projektowane i produkowane tak, żeby się psuło. Nawet NASA, ze swoją silną potrzebą posiadania najlepszych materiałów i technologii, ma budżet, z którym musi sobie radzić, co oznacza obcinanie kosztów tu i tam. A skoro tak, to twój samochód czy komputer nie mają szans. Oba te przemysły mają ogromny podprzemysł, zajmujący się naprawianiem i obsługą. Jeśli komputery i samochody nie byłyby produkowane tak, by się psuć, dziesiątki milionów ludzi straciłoby pracę w tych sektorach. Ostatecznie, pierwszy krok do zapewniania, że cybernetyczne maszyny, które tworzymy, składają się z najlepszych możliwych materiałów i są najlepiej jak się da zaprogramowane, wymagałby wyjścia z systemu monetarnego, ponieważ uniemożliwia on wydajność i stabilność. Nie ma żadnego powodu, dla którego wszystko w twoim domu, począwszy od lodówki, przez telewizor, po komputer, nie miałoby przetrwać całego twojego życia bez jakiejkolwiek naprawy. Skąd ta pewność? Ponieważ najlepsze materiały dostępne na tej planecie, takie jak tytan, mogą zachować trwałość przez okres przewyższający życie człowieka o tysiące lat. Produkty robione dzisiaj są wytwarzane z najtańszych możliwych materiałów, by zwiększyć zysk. Obecnie, większość produktów dostępnych na rynku konsumenckim jest budowana w całości lub w części z plastiku. Plastik to najtańszy materiał syntetyczny na świecie. Nie ma żadnej tolerancji na ciepło, jest zwykle kruchy i szybko się zużywa, więc oczywiście wszystko się psuje. Taki jest plan. W racjonalnym świecie coś takiego nie byłoby tolerowane, a maszyny, o których mowa, nie tylko miałyby ekstremalną wytrzymałość i działałyby długo, ale będą w końcu w stanie naprawiać się same. W samochodach obecnie mamy kontrolki, wskazujące, że coś jest nie tak z konkretną częścią samochodu. Ten pomysł można rozszerzyć tak, by nie tylko komputer pokładowy był świadom problemu, ale by maszyny uzupełniające mogły być wysłane, celem wymiany części. Jeszcze bardziej zaawansowaną technologią są tak zwane materiały z pamięcią kształtu. Te metale dosłownie pamiętają swój kształt. W razie naruszenia struktury fizycznej maszyny, napięcie elektryczne można przesłać przez tą sekcję, natychmiast korygując tą strukturę. Podsumowując, samonaprawiające się maszyny, czy inne konstrukcje, stają się rzeczywistością. Problem w tym, że ich produkcja nie jest wynagradzana przez system monetarny, więc większość ludzi nie ma pojęcia, co jest tak naprawdę możliwe. Słowami Thorsteina Veblena. Cytat. Gdyby przemysł produkcyjny był zorganizowany jako systemowa całość, a później zarządzany przez kompetentnych techników celem maksymalizacji produkcji, zamiast jak dzisiaj, był niewłaściwie prowadzony przez ignoranckich biznesmenów, których celem jest maksymalizacja zysku. Wtedy zdolność produkcyjna z pewnością przekroczyłaby dzisiejszą o kilkaset procent. Koniec cytatu. Teraz, rolą ludzi, w tym wysokotechnologicznym, cybernetycznym, zautomatyzowanym procesie produkcji, będzie wyłącznie rola nadzorców. Kiedy cybernetyczny system przemysłowy zostanie zbudowany, będzie istnieć jedynie kwestia jego aktualizacji i upewniania się, że działa jak trzeba.
Możemy oczekiwać, że z czasem możliwości technologiczne będą się jeszcze zwiększać. Ale co ze skomplikowanymi pracami, jak praca lekarzy, architektów i tym podobne? Musimy zadać sobie pytanie, jaka jest prawdziwa natura tych zawodów? Co naprawdę lekarz, stolarz, hydraulik, architekt i tym podobne, robią w swojej pracy? Rozpoznają i reagują na zaobserwowane wzorce. Wszystko, co lekarz robi badając cię, to odwoływanie się do tego, czego się nauczył. Kiedy idziesz do dermatologa, myśląc, że możesz mieć raka, lekarz bada twoją skórę i w umyśle odwołuje się do tego, czego został nauczony. Potem może wziąć próbkę skóry, by przeanalizować ją za pomocą odpowiedniej maszyny. To techniczny proces. Nie ma żadnego powodu, by nie miał być wynaleziony skaner optyczny, który obejrzałby twoją skórę i natychmiast zrozumiał, co może być nie tak. Nowoczesny, odpowiednio zaprogramowany komputer, wyposażony w technologię optyczną, nie jest ograniczony do spektrum widzenia ludzkiego oka. Ma też pamięć i możliwości przetwarzania danych, które znacznie przewyższają ludzkie. Nawet chirurgia, tak delikatna, jak może się dzisiaj wydawać, jest czysto technicznym procesem. To tylko kwestia czasu, zanim niezwykle zaawansowane maszyny zastąpią chirurgów. To już się dzieje w niektórych dziedzinach. To dotyczy wszystkich utylitarnych zawodów, jakie istnieją. Stolarz jest osobą, którą zatrudniamy do naprawy lub wykonania określonego rodzaju struktury. Choć może być jakiś element kreatywności w jego działaniu, to nadal bazuje on w swoich decyzjach na fizyce, geometrii i nowoczesnych materiałach. Jeśli chcesz zbudować pomost, musisz przede wszystkim wiedzieć, jakie są najlepsze możliwe materiały, których możesz użyć, oraz jakie metody produkcji zapewnią największą trwałość. To są sprawy czysto techniczne i nie potrzeba tu ludzkiej opinii. I to przybliża nas do zrozumienia czegoś bardzo ważnego. Czegoś, co będzie miało ogromny wpływ na nasz rozwój na tej planecie. Przesunięcie podejmowania decyzji na maszyny jest kolejnym krokiem. Utylitarne zawody, które ludzie obecnie wykonują, są czysto techniczne. To zdaje się oczywiste, gdy mowa o pracy fizycznej, ponieważ już widzieliśmy, jak maszyny przejmują rolę ludzi w fabrykach i na budowach. Tym niemniej, choć wielu tego nie zauważa, nasza praca umysłowa również jest obecnie codowana na komputery. Jeśli to brzmi dla ciebie dziwnie, pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek używałeś komputera, to przeniosłeś swój proces decyzyjny na maszynę. Musimy pamiętać, że logiczne rozumowania, będące naszą umiejętnością do rozwiązywania problemów z perspektywy przyczyn i skutków, jest całkowicie technicznym procesem, bazującym na informacjach, które posiadamy. Przykładowo, mając problem z samochodem, udalibyśmy się do mechanika, który użyłby swojej pamięci i umiejętności rozpoznawania wzorców i rozważył możliwe przyczyny problemu oraz jego rozwiązania. To obiektywny, techniczny proces. Tym niemniej, ludzki mózg mechanika ma ograniczoną pamięć i zdolność przetwarzania. Nowoczesna, zaprogramowana maszyna może przechowywać znacznie więcej danych niż człowiek oraz może konsekwentnie i szybko przetwarzać informacje nie męcząc i nie leniąc się. Przykładowo, powiedzmy, że zaprogramowaliśmy komputer zawierający dane o dyskutowanym samochodzie. Komputer został zaprogramowany, by znać każdy element, śrubkę, ścieżkę elektroniczną i tym podobne. Tego samochodu. Została mu również zaprogramowana znajomość fizyki, by mógł odnieść się do relacji przyczynowo-skutkowej działania całego samochodu, a nie tylko jego poszczególnych części. Kiedy samochód trafia do naprawy, mechanik rozpoznaje fizyczne właściwości najlepiej jak potrafi, po czym wprowadza dane do komputera. Mógłby wprowadzić, lewy reflektor nie działa. Komputer natychmiast przedstawiłby wszystkie możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy oraz serię pytań, które w logiczny sposób pozwoliłyby zlokalizować usterkę. Komputer mógłby powiedzieć,
Sprawdź połączenie kabla 15B, a następnie wyświetlić schemat pokazujący, gdzie ten element jest zlokalizowany. Jeśli mechanik nie znajdzie tam problemu, wprowadza tą nową informację do komputera, który wskazuje następną logiczną możliwość. Komputer podejmuje decyzję. Podsumowując, nie ma dziedziny ludzkiej działalności, która nie mogłaby być znacznie udoskonalona poprzez przeniesienie procesu decyzyjnego na komputery. W zasadzie, jedynym, co dzieli nas obecnie na poziomie pojmowania od maszyn, jest nasza umiejętność tworzenia skomplikowanych relacji w mózgu. Żaden komputer obecnie nie potrafi z sensem odpowiedzieć na skomplikowane pytanie, zadane po polsku czy angielsku. Konieczne jest, by język został przetłumaczony na taki, do którego rozumienia maszyna została zaprogramowana. Nowe dziedziny, takie jak sztuczna inteligencja, zaczynają jednak tworzyć nowe możliwości w zakresie takiego rodzaju świadomości. Z czasem, skomplikowane procesy myślowe, pozornie zarezerwowane dla ludzi, zostaną osiągnięte przez komputery. Nie ma powodu, by utrzymywać, że jest inaczej. W kolejnej sekcji przedyskutujemy, jak ta nowa możliwość scedowania procesów decyzyjnych na wysoce efektywne systemy komputerowe stanie się tym, co zastąpi tradycyjnie nam znaną instytucję rządu. Rząd. Cytat. Ogromny i wciąż przyspieszający rozwój nauki i technologii nie szedł w parze z równoczesnym rozwojem wzorców społecznych, ekonomicznych i politycznych. Obecnie dopiero zaczynamy odkrywać potencjał, który ten rozwój oferuje w zakresie ulepszania naszej kultury i nauk społecznych, ekonomicznych oraz polityki. Można bezpiecznie założyć, że takie wynalazki jak nowoczesny kapitalizm, faszyzm czy komunizm będą uważane za prymitywne eksperymenty, prowadzące jedynie do podniesienia społeczeństwa do poziomu nowoczesnej wiedzy. Koniec cytatu. Dr. Alp Clinton. Zacznijmy od tego, że rząd taki, jakim go znamy, jest produktem ubocznym niedoboru w środowisku. Rządy świata skupiają się na zachowaniu ich obecnej władzy, jednocześnie agresywnie dążąc do umocnienia swojej ekonomicznej pozycji. W kwestii zarządzania społeczeństwem, jedyne co mogą robić rządy, to ustanawiać prawa, budżety i wypowiadać wojny. Są w rzeczywistości konstruktami systemu monetarnego. Niestety, z uwagi na naturę ich władzy, historia stała się ciągłym łańcuchem rządowej korupcji, poczynając od brutalnych rzezi ludzi należących do przeciwnych narodów, aż po rozmyślny ucisk własnej nacji, w celu zachowania narzuconego porządku. Powodem, dla którego wszystkie rządy na tej planecie są skorumpowane, jest fakt, iż muszą takie być w obecnym systemie. Należy pamiętać, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi a korporacjami starającymi się przetrwać w systemie monetarnym. Jest to pasmo ciągłej rywalizacji ze światowymi imperiami, wyłaniającymi się co jakieś kilkaset lat. Aby jakikolwiek tradycyjny rząd mógł kontrolować swoich ludzi, musi ustanowić zunifikowany system wartości. Jeśli przywódcy kraju chcą, by opinia publiczna poparła ich wojny, to budują pomniki bohaterów wojennych w parkach, zaś w mediach przekonują o wspaniałości armii. Dodatkowo często wykorzystują koncepcję Boga i tworzą złudzenie, jakoby ich wojna była częścią większej batalii ze złem. Ta manipulacja utrzymuje niedoinformowaną opinię publiczną po ich stronie, jednocześnie zawężając jej światopogląd. Słowami Alberta Einsteina, patriotyzm to zaraza. W istocie stwierdzenie, USA to najlepszy kraj na świecie, nie różni się niczym, od biali ludzie są wybraną przez Boga rasą. Patriotyzm to rasizm z flagą i nic ponadto. Prawda jest taka, że dzisiejsze decyzje rządów oparte są wyłącznie na dbałości o interesy elit, tak samo jak w wypadku korporacji. Ta sytuacja jest czysto destruktywna i niestabilna. Jak wspomnieliśmy wcześniej, im więcej myśli się o problemach tej planety, od biedy w Afryce, aż po wyniszczenie lasów tropikalnych Amazonii,
tym bardziej oczywiste jest, że każdy problem w naszym życiu jest w gruncie rzeczy technologiczny. Z tego też powodu jest bardzo mało sensu w poleganiu na tradycyjnych opiniach przy rozwiązywaniu problemów, gdyż nasza wiedza techniczna daje nam możliwość dojścia do większości rozwiązań i odpowiedzi poprzez użycie metod naukowych wraz ze wszystkimi znanymi zmiennymi wchodzącymi w skład problemu. Jeśli ktoś przeczyta stronę książki i zamknie ją, może bardzo łatwo wyrobić sobie opinię o niej. Jeśli ktoś inny przeczyta książkę w całości, ta osoba też będzie miała swoje zdanie. Która opinia jest więcej warta? Osoby, która przeczytała całość, czy tej, która zapoznała się z jedną tylko stroną? Innymi słowy, im więcej danych bierzemy pod uwagę w procesie decyzyjnym, tym bardziej dokładna i właściwa będzie decyzja. Jak już wspomnieliśmy, skomputeryzowane maszyny mogą obecnie sprawdzać się lepiej niż ludzie, zarówno w zakresie prac fizycznych, jak i umysłowych. Nasze mózgi nie równają się technicznie z komputerem, mającym możliwość dostępu do bilionów bitów informacji, z gigantycznych baz danych i generowania rezultatów wynikowych, z prędkością bliską prędkości światła. Przeniesienie procesu decyzyjnego na inteligencję maszyn jest kolejnym krokiem ewolucji społeczeństwa. Zredukuje to drastycznie błąd ludzki oraz całkowicie usunie groźbę uprzedzeń, subiektywności i opinii. Z powodu ograniczeń naszych możliwości czuciowych i przechowywania danych, nikt na świecie nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. Nasze zmysły mają ograniczone możliwości. Nasze oczy widzą tylko fragment pola elektromagnetycznego. Z tego powodu logicznym jest, by scedować proces decyzyjny na maszyny, gdyż one nie posiadają wszystkich tych ograniczeń. Komputery, używane jako narzędzia, są lub będą w stanie rozwiązywać problemy, których ludzie nie dadzą rady rozwiązać, po prostu z uwagi na nasze fizyczne i mentalne ograniczenia. Nie różni się to niczym od noszenia okularów. Okulary są narzędziem technologicznym, czyli rozszerzeniem człowieka, które pozwala osobie widzieć lepiej, niż widziałaby normalnie. Cybernetyczne maszyny to dokładnie to samo, to narzędzia rozszerzające nasze możliwości. Gatunek ludzki ma potężną możliwość ulepszenia siebie poprzez technologiczny postęp. Musimy zdać sobie z tego sprawę i wykorzystać ten potencjał. W gospodarce zasobowej ludzie nie podejmują decyzji. Dochodzą do nich poprzez użycie zaawansowanych narzędzi technologicznych, wykorzystujących metodę naukową. Nie ma republikańskiego czy liberalnego projektu samolotu. A skoro tak, to dlaczego mamy używać tych przestarzałych światopoglądów w dzisiejszym społeczeństwie? Kiedy zdamy sobie sprawę, że społeczeństwo jako takie jest wynalazkiem technicznym, z wszystkimi jego zmiennymi, które niczym nie różnią się od składowych samolotu, zobaczymy, że nasze rozumienie tak zwanego rządu również powinno być czysto naukowe. Polityka jest przestarzała, a jej metody działania w dużej mierze subiektywne i pozbawione podstaw naukowych. Polityka to wytwór systemu monetarnego i niedoboru. Teraz musimy razem zrobić krok w przód. Przechodząc od okresu, w którym głównym problemem był podział niedoboru, do miejsca, w którym problemem jest tworzenie i dystrybucja obfitości. Rząd oraz koncepcja kraju zostaną w końcu porzucone i zastąpione bardziej obiektywnym systemem globalnego zarządzania zasobami i technologicznej organizacji. To jest system obfitości, w którym koncepcja kraju, jaką znamy, nie ma podstaw bytu. Rząd również stanie się cybernetycznym systemem, połączonym z przemysłem, a co za tym idzie, odpowiedzialnym za produkcję i dystrybucję dóbr oraz za zarządzanie zasobami i środowiskiem. Podstawy struktury takiego rządu można wyrazić następująco. 1. Centralna baza danych, zawierająca katalog wszystkich możliwych materiałów i wiedzy technicznej w celu innowacji i rozwiązywania problemów. Jak wcześniej wspomnieliśmy, komputery mają obecnie możliwość katalogowania informacji i logicznego ich łączenia,
na skalę znacznie przekraczającą możliwości człowieka. Tylko komputery mogą poradzić sobie z integracją całej dostępnej wiedzy i wyprowadzić decyzję, która będzie w sposób logiczny bazowała na całej gamie dostępnych danych. Jak już mówiliśmy, najbardziej efektywne decyzje to te, do których dochodzi się biorąc pod uwagę wszystkie dostępne zmienne. Jest obecnie w naszym zasięgu rozpoczęcie budowy centralnej komputerowej bazy danych, zawierającej całą znaną wiedzę, poczynając od właściwości, kombinacji i zastosowań każdego pierwiastka z tablicy okresowej, aż po całą znaną historię technologicznej innowacji. Kiedy powstanie taki system skojarzeniowy, umożliwiający komputerom kontekstowe łączenie wszystkich znanych dziedzin, dostaniemy do rąk narzędzie o możliwościach nieproporcjonalnych do czegokolwiek, co obecnie znamy. Ograniczenia naszych możliwości fizycznych i poznawczych przestaną być problemem, gdyż powstanie nowa metoda rozwiązywania problemów i wprowadzania innowacji, której podstawą będzie interakcja z tą bazą danych. Mogłoby to nawet mieć postać prostej strony internetowej. Wprowadzałoby się problem lub zapytanie do bazy danych, a ona dawałaby najlepszy możliwy wynik, bazując na aktualnym stanie wiedzy w danym czasie. Ten proces naprawdę nie jest niczym innym niż używanie kalkulatora, z tym, że ten nowy kalkulator będzie wyposażony w potężny system skojarzeniowy i ogromną bazę danych, i będzie potrafił nie tylko obliczać matematyczne równania, ale też łączyć ze sobą fizykę, biologię, astronomię i każdą inną dziedzinę nauki w jedną skoncentrowaną świadomość. Bardzo prawdopodobne, że Armia Stanów Zjednoczonych już teraz posiada podobny system i używa go przy podejmowaniu decyzji strategicznych podczas wojen. Niezależnie od tego jednak, aby ten system mógł być efektywny, musi otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje o stanie planety, by wiedzieć, które zasoby mamy, a których nam brakuje. To wymaga ogólnoświatowego systemu sensorycznego, innymi słowy. 2. Ogólnoświatowy, autonomiczny system nerwowy, wyposażony w czujniki do monitorowania środowiska we wszystkich istotnych obszarach planety, generujące elektroniczne sprzężenie zwrotne, dotyczące zasobów, operacji i innych kwestii środowiska naturalnego. Ten system nerwowy będzie połączony bezpośrednio z centralną bazą danych opisaną powyżej. Ten system cały czas monitoruje wszystkie zasoby naturalne na planecie oraz informuje o wszelkich zakłóceniach środowiska naturalnego, o których ludzkość powinna wiedzieć, jak trzęsienia ziemi, czy inne tego rodzaju naturalne zjawiska. Ta baza zawierałaby przegląd wszystkich dostępnych surowców, upraw roślin, personelu technicznego i naukowego, transportu, laboratoriów badawczych, kompleksów medycznych, szkół i tym podobne. Tego nie da się zrobić z dnia na dzień, ale jeśli zaczęlibyśmy od konstrukcji regionalnych systemów, a z czasem połączylibyśmy je globalnie, mogłoby to dojść do skutku szybciej niż myślimy. Ten system może informować centralną bazę danych o tym, co jest dostępne, a czego brakuje. Zaś sama baza cały czas aktualizowałaby metody przemysłowe, bazując na dynamicznej równowadze planety. Oczywiście pełna międzynarodowa kooperacja jest jedynym sposobem, by to wszystko osiągnąć. Ten temat zostanie poruszony w rozdziale 9. 3. Interdyscyplinarne zespoły techników nadzorujące system i ukierunkowujące badania w celu zapewnienia ciągłego rozwoju, wydajności i społecznej ewolucji. W zoptymalizowanej wersji systemu nie więcej niż 5% populacji byłoby potrzebne do kierowania wszystkim. Im bardziej zoptymalizowana i potężna staje się technologia i używane metody, tym bardziej maleje ta liczba. Oczywiście ludzie często pytają, a co z demokracją? Czy ten system jest demokracją? Jak uczestniczę w tym systemie? Czy interdyscyplinarne zespoły są wybierane w wyborach? W gospodarce zasobowej, globalnej ekonomii, gdzie przemysł
i rząd są połączone w jeden cybernetyczny system, używający najbardziej zaawansowanej bazy danych do rozwiązywania problemów oraz planetarnego systemu sensorycznego. Tradycyjne koncepcje polityki, wyborów i tym podobnych, nie mają podstaw i znaczenia. Choć może to przerażać, większość tradycyjnie myślących ludzi, trzeba stale powtarzać, że problemy w naszym życiu są czysto techniczne. Demokracja w dzisiejszym świecie i tak jest iluzją. Zawsze była. Ludziom wydaje się, że mają wybór w obecnym systemie, ponieważ mogą nacisnąć guzik na maszynie do głosowania i w ten sposób oddać władzę jednej z wcześniej wyselekcjonowanych osób. Kiedy ta osoba jest już przy władzy, opinia publiczna całkowicie traci swoją władzę. Czy głosowałeś na program kosmiczny? Czy głosowałeś na określoną wysokość podatków? Czy głosowałeś, gdzie biec mają autostrady lub linie wysokiego napięcia? Czy głosowałeś na wojnę w Iraku? Nie, nie głosowałeś. Tradycyjna koncepcja przedstawicielskiej demokracji jest okrutnym żartem. Gra zawsze polegała na tym, żeby każdemu kolejnemu pokoleniu dawać iluzję kontroli, podczas gdy zepsute władze na szczycie systemu monetarnego i tak robiły co chciały. Nie było nigdy prawdziwej demokracji w żadnym kraju w historii i nigdy jej nie będzie, tak długo, jak długo system monetarny będzie działał, a niedobór, na którym się opiera, będzie podtrzymywany. Więc jak ktoś miałby uczestniczyć w gospodarce zasobowej? Przede wszystkim poprzez interakcję z centralną bazą danych, której interfejs miałby najpewniej postać zaawansowanej strony internetowej, do której każdy miałby dostęp. Ludzie wprowadzaliby do niej swoje propozycje, a ona, opierając się na swojej bazie wiedzy historycznej oraz pełnej integracji wszystkich dziedzin naukowych, analizowałaby koncepcję pod względem jej naukowej i technicznej sensowności oraz optymalizowałaby kwestie użycia materiałów zgodnie z aktualną ich dostępnością i rozumieniem. Jeśli propozycja ma logiczny sens, a zoptymalizowane materiały konieczne do jej urzeczywistnienia są dostępne, zostaje ona przekazana interdyscyplinarnym zespołom, które nadzorują implementację propozycji w systemie. Te zespoły będą wybierane i organizowane przez samą centralną bazę danych, bazując na tym, co dane osoby już wniosły do systemu. To są właśnie prawdziwe wybory, gdzie istotne jest to, co osoba zrobiła, a nie to, co mówi, że zrobi. Ponadto, jakikolwiek strach przed tradycyjną korupcją nie miałby podstaw, gdyż nie byłoby za nią nagrody. Osoby wchodzące w skład interdyscyplinarnych zespołów nie byłyby opłacane w jakikolwiek sposób. Ich światopogląd byłby na tyle szeroki, że rozumiałyby, iż ich nagrodą są w istocie owoce społeczeństwa jako całości, a sam ich wkład wynikałby najzwyczajniej z chęci. Choć może się to wydawać trudne do zrozumienia dla tych, którzy zostali całkowicie zindoktrynowani, by myśleć, że pieniądze to jedyna możliwa motywacja. Powinno być wiadomym, że na całym świecie, każdego dnia, miliony ludzi pracują w charakterze wolontariuszy dla wspólnego dobra. W 1992 roku sondaż Gallup pokazał, że ponad 50% dorosłych Amerykanów, czyli 94 miliony ludzi, zgłosiło się na ochotnika przy pracach społecznych w średnim wymiarze 4,2 godziny tygodniowo, co łącznie daje 20,5 miliarda godzin. To niesamowity triumf wspólnego ludzkiego ducha, kiedy nawet mimo chorego egoizmu, generowanego przez system monetarny, ludzie nadal chcą pomagać innym i dawać coś od siebie społeczeństwu, nie oczekując nagrody. W przyszłości, ci, którzy zdecydują pracować w cybernetycznym systemie, będą to robić dlatego, że to duma służyć ludzkości. Będą rozumieć, że w ich własnym interesie jest, by ludzkość żyła i pracowała wspólnie dla wyższego dobra. Nagrodą w gospodarce zasobowej jest ciągły rozwój społeczeństwa jako całości. Słowami Margaret Mead. Cytat. Jeśli się przyjrzysz, to zobaczysz, że wszystko, co ma dla nas jakiekolwiek znaczenie,
Wszystko, co ucieleśnia nasze poświęcenie dla tego, jak ludzkie życie powinno wyglądać, polega na jakiejś formie wolontariatu. Koniec cytatu. W gospodarce zasobowej współpraca jest otwarta dla wszystkich, ponieważ wszystkie kwestie są fundamentalnie rozumiane jako techniczne. Stopień, w którym dana osoba udziela się w systemie, jest oparty tylko na jej edukacji i umiejętności rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji. Właśnie dlatego rozwój edukacji jest najważniejszy. W dzisiejszym społeczeństwie opinia publiczna jest utrzymywana w stanie niedoinformowania i tak ogłupiona, jak to tylko możliwe. W ten sposób rząd może utrzymać kontrolę. W gospodarce zasobowej celem systemu edukacji jest utworzenie jak najbardziej inteligentnych i świadomych ludzi. Dlaczego? Bo każdy może coś od siebie wnieść, a przez to mieć ogromny wpływ na ewolucję społeczeństwa, poprawiając życie wszystkich. Podsumowanie rozdziału 5. Kto podejmuje decyzje w gospodarce zasobowej? Nikt tego nie robi. Decyzje są wyprowadzane z użyciem metody naukowej, wykorzystującej komputery, które otrzymują dane o środowisku naturalnym w czasie rzeczywistym, oraz centralną bazę danych zawierającą całą znaną wiedzę techniczną, i nadzorowane są przez ewoluujące zespoły interdyscyplinarne. Taki układ byłby nazwany cybernetycznym systemem industrialnym. Koncepcja ta znacznie redukuje mylne opinie i subiektywność. Nie chcemy ludzi u władzy, chcemy wykorzystywać metody naukowe, by dochodzić do najlepszych możliwych decyzji. Ostatecznie, jedynymi naprawdę istotnymi kwestiami dla społeczeństwa jest 1. Produkcja dóbr i usług, dostępnych w równym stopniu dla wszystkich. 2. Badania i edukacja, mające na celu poszerzanie naszej wiedzy i rozumienia świata oraz 3. Ciągłe monitorowanie zasobów naturalnych i atmosfery Ziemi oraz analizowanie tych danych pod kątem dostępności środków i ewentualnych problemów środowiskowych, co da nam możliwość zachowania nieskazitelnego środowiska. Bez marnotrawstwa energii i zasobów, poprzez wojny i inne aspekty systemu monetarnego, moglibyśmy zająć się prawdziwymi zagrożeniami dla ludzkości, takimi jak nieprzewidziane zmienne w rodzaju tsunami, trzęsień ziemi, chorób, czy plag. Jedyne prawdziwe problemy w życiu to te, które są wspólne dla nas wszystkich. Rozdział 6. Miasta, które myślą. Antropolodzy często uważają miasto za nasz najbardziej fundamentalny wynalazek społeczny. Uważa się, że pierwsze znane miasta pojawiły się około roku 5400 przed naszą erą, w starożytnej Sumerii. Od tego czasu nastąpił znaczny technologiczny postęp w zakresie produkcji i materiałów używanych do tworzenia komponentów miasta, wraz z takimi zaawansowanymi układami jak sieci elektryczne, dystrybucja wody i tym podobne. Tym niemniej, dzisiejsze miasta, jak nowoczesne by się nie wydawały, są w istocie niesamowicie przestarzałe, biorąc pod uwagę dzisiejszą technologię i naukową innowację. Już czas, byśmy w pełni wykorzystali systemowe podejście do naszych miast. Termin system pochodzi od greckiego synistanai, co oznacza łączyć w całość. Systemowe podejście do miast oznacza więc, że każdy z jego elementów, jak domy, generatory prądu i kompleksy produkcyjne, są w złożony sposób połączone z jego systemami przetwarzania, jak oczyszczanie ścieków, irygacja, dystrybucja energii, produkcja dóbr i usług i tym podobne. W gospodarce zasobowej miasta są zaprojektowane, by były możliwie elastyczne, pozwalając na ciągły rozwój i zmiany. Są zmiennymi, w pełni integralnymi systemami, zaprojektowanymi, by ewoluować jak żywy organizm. Innowacyjne, wielowymiarowe i bazujące na okręgu projekty miast Jacka Fresco używałyby najbardziej zaawansowanych materiałów i metod konstrukcji. Konieczne byłoby jednak, by zacząć od zera. Próby naprawienia istniejących miast nie są warte czasu,
materiałów i wysiłku. Znacznie mniej problematyczne i bardziej efektywne byłoby zbudować nowe od fundamentów, niż odnawiać stare. Projekt i rozwój tych miast zakłada przywrócenie i ochronę środowiska naturalnego oraz wydajne stosowanie zasobów, czyli oszczędność energii, łatwość produkcji i relatywnie niewielką potrzebę konserwacji. Wiele starych, niewydajnych miast będzie używane jako źródło budulca, zaś inne zostaną zachowane w charakterze muzeów. Miasto Kołowe. Obrazek miasta Kołowego znajduje się w folderze obrazy. Folder ten jest dołączony do paczki zawierającej tą książkę. Nazwa obrazka to Miasto Kołowe. Kołowe miasto pozwala na najefektywniejsze użycie materiałów, metod transportu oraz na najwyższą ogólnie pojętą funkcjonalność przy zachowaniu minimalnego zużycia energii. Geometryczne, kołowe rozstawienie elementów miasta jest zaprojektowane, by zapewnić najwyższy standard życia w najbardziej produktywny i wydajny z możliwych sposobów. Te miasta spełniają rolę rozszerzenia ludzkiej aktywności w pełnej harmonii z otaczającym środowiskiem. Konfiguracja miast byłaby bezpośrednią reprezentacją tego, czemu służą. Przykładowo, najbardziej zewnętrzny obszar miasta jest nastawiony na rekreację na łonie natury. Zawiera ogrody, parki do spacerów, jazdy na rowerze, uprawiania sportów wodnych lub jakiejkolwiek innej aktywności na powietrzu. Następna sekcja to pas agrokulturowy, korzystający z otwartych bądź zamkniętych hydroponicznych metod uprawy, aby żywność mogła być produkowana przez cały rok. Idąc dalej do środka, mamy 8 zielonych obszarów, zapewniających czystą energię z odnawialnych źródeł dla całego miasta. Oczywiście użyte źródła zależałyby od położenia geograficznego miasta, ale zwykle byłyby to technologie geotermalne, wiatrowe lub słoneczne. Zaś w przypadku miast położonych nad wodą, również wykorzystujące energię fali pływów. Największy z tych zielonych obszarów to również pas lokalowy, zawierający domy i mieszkania. Będą one budowane metodami zaawansowanej prefabrykacji. Dni cegieł i drewnianych desek łączonych ze sobą kończą się. Budynki przyszłości mogą być niemal jednorodną całością. Wszystkie domy i bloki są również częściowo systemami samowystarczalnymi. Przykładowo, zewnętrzna powierzchnia budynku będzie spełniać rolę generatorów energii z ogniw fotowoltaicznych. Domy te są niepalne, niemal bezobsługowe i nieprzepuszczalne dla wody czy innych czynników zewnętrznych. Zjawiska powodzi, trzęsień ziemi i huraganów również są brane pod uwagę w trakcie projektowania, zgodnie z charakterystyką danego regionu. Dalej w głąb miasta, za obszarem mieszkaniowym, mamy centra edukacyjne, naukowe i badawcze oraz produkcyjne i dystrybucyjne. Zautomatyzowane systemy magazynowe integrowałyby centra dystrybucyjne i fabryki w skoordynowany i wysoce wydajny sposób. Bez problemu pieniędzy i ceny, limity produkcji przestałyby istnieć. W centrum miasta mamy dużą kopułę zawierającą centralny system cybernetyczny, będący mózgiem i systemem nerwowym całego miasta. Jak już wspominaliśmy, w sekcji dotyczącej rządu, poprzez satelity i czujniki rozmieszczone wewnątrz i dookoła całego miasta, centralna kopuła elektronicznie monitoruje produkcję i dystrybucję dóbr, jednocześnie kontrolując czynniki środowiska naturalnego w systemie. Przykładowo, w kwestii pasa agrokulturowego, elektroniczne sondy monitorują i wpływają na kondycję gleby, łącznie z poziomem wody, alokacją soli odżywek i innych czynników. Ta metoda środowiskowego sprzężenia zwrotnego ma zastosowanie w całym mieście. W ten sposób może być utrzymana zbilansowana ekonomia, w której nie ma zanieczyszczenia czy marnotrawstwa. Dodatkowo wewnątrz centralnej kopuły znajduje się centralny ośrodek transportu. Więcej o tym za moment. Dookoła głównej kopuły mamy 8 mniejszych, które służą za centra kulturowe
jak na przykład teatry, centra konferencyjne, miejsca organizacji wystaw i tym podobne. Przetwórnie odpadów i inne tego typu systemy będą zlokalizowane pod powierzchnią miasta, zawsze korzystając z najbardziej zaawansowanych metod czystej technologii. Oprócz kołowego miasta, istnieją też inne projekty, jak różnorakie konfiguracje miast lądowych, bryłowych, aż po miasta na morzu. Kolonizacja oceanów jest prawdopodobnie kolejnym stadium w ludzkich próbach uwolnienia się od problemów choćby przeludnienia. Oceaniczne miasta powstaną jako sztuczne wyspy, pływające struktury oraz podwodne obserwatoria. Obrazy znajdują się w folderze obrazy. Nazwy obrazów to przykładowy projekt miasta. Obudowa zewnętrzna miasta. Miasto na oceanie. Miasta na ziemi, jakąkolwiek formę przyjmą, będą ściśle połączone w ogólnoświatowym systemie. Tak jak każde z osobna, posiada centralną kopułę, spełniającą rolę mózgu wraz z systemem nerwowym, składającym się ze skomputeryzowanego systemu monitorowania środowiska, przez satelity i elektroniczne sondy. Tak większy ogólnoświatowy system integruje te miasta, monitorując tym samym szersze spektrum środowiska. Dzięki temu może kontrolować, by w żadnym mieście nie było niedostatku jakiegoś materiału, regulując jednocześnie procesy zachodzące w miastach i środowisku jako takim. Ten rząd, jeśli tak chcesz to nazwać, to miejsce, w którym znajduje się centralna baza danych opisana wcześniej, wraz z jej systemem nerwowym, rozciągającym się na wszystkie kompleksy mieszkalne i poza nie. Połączone badawcze miasta kołowe. Obrazek znajduje się w folderze obrazy. Nazwa obrazka to połączone miasta kołowe. Transport. Wewnątrz miast, we wszystkich kierunkach, poruszać się będą windy i ruchome schody oraz taśmy transportowe. System komunikacji jest zaprojektowany specjalnie, by uniknąć potrzeby korzystania z samochodu. Ten system może zabrać cię do każdego miejsca w mieście. Jeśli chcesz wybrać się poza miasto, koleje jednotorowe, samochody, statki powietrzne pionowego startu i lądowania oraz pociągi typu maglev mogą być wykorzystane do podróży kontynentalnej lub międzykontynentalnej. Lotniska oraz porty są również zainstalowane wewnątrz lub w pobliżu miast. Warto tu wspomnieć, że główne mechanizmy transportu w naszym dzisiejszym społeczeństwie wymagają paliw kopalnych. W przypadku samochodu, technologia akumulatorów, pozwalających z prędkością 160 km na godzinę pokonać ponad 320 km na jednym ładowaniu, istnieje, i to od lat. Niestety, z powodu patentów kontrolowanych przez przemysł naftowy, ograniczający ich dostępność w celu zachowania swojego udziału w rynku, oraz ze względu na polityczną presję, wywoływaną przez nastawiony na zysk przemysł energetyczny, dostęp do niej i opłacalność tej technologii są nikłe. Nie ma żadnego powodu, innego niż z gruntu skorumpowane patrzenie przez pryzmat zysku, by każdy pojazd na świecie nie mógł być całkowicie czysty i nie potrzebował benzyny. Co do tradycyjnych samolotów, to trzeba powiedzieć, że technologia maglev sprawia, iż stają się przestarzałe. Maglev używa magnesów do napędu. Jest zawieszony na poduszce magnetycznej i zużywa mniej niż 2% energii zużywanej przez samoloty. Taki pociąg nie ma kół, więc jest w nim znacznie mniej rzeczy, które mogą się zużyć. Pociągi tego rodzaju mogą podróżować zamknięte, pozbawionej jakiegokolwiek tarcia tubie, z prędkością ponad 6400 km na godzinę. Są szybkie, czyste i wydajne, zużywając jedynie ułamek energii, jakiej dzisiaj używamy do tego samego celu. Obrazek pociągu maglev znajduje się w folderze obrazki. Nazwa obrazka to pociąg maglev.